Ksiądz Adam Gaca, misjonarz Świętej Rodziny. Obecnie pracuje w Złotowie, na kapłana wyświęcony w 2017 roku. Pochodzę z parafii Górka Klasztorna. Jest to sanktuarium prowadzone przez misjonarzy Świętej Rodziny. I tak naprawdę od dziecka znałem misjonarzy Świętej Rodziny. Nie myślałem, że istnieją jacyś inni księża niż misjonarze Świętej Rodziny. Ale samo podjęcie decyzji o wstąpieniu zajęło mi dość długo czasu, bo wstąpiłem do nowicjatu dopiero w wieku 29 lat. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy jestem wystarczająco doskonały. Ciągle myślałem, że muszę jeszcze coś zmienić, coś w sobie poprawić. I do tej decyzji przekonały mnie właściwie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że do Górki Klasztornej czasami przyjeżdżali klerycy z Kazimierza Biskupiego. I pamiętam doskonale, że wszędzie tam, gdzie oni się pojawiali, tam była autentyczna, prawdziwa radość. I sobie myślałem, ci ludzie są naprawdę szczęśliwi. Jako nastolatek takim się przyglądałem i widziałem tę radość. To było dla mnie piękne świadectwo. I pomyślałem sobie, że to są ludzie, którzy naprawdę znaleźli swoje miejsce w życiu. I ja też to miejsce chciałem znaleźć. A druga rzecz jest taka, że zdałem sobie sprawę, że misjonarze Świętej Rodziny byli tymi, którzy mnie w pewnym sensie wychowali, ukształtowali. I to, że poszedłem do tego zgromadzenia, jest tak jakby spłaceniem tego długu, odwdzięczeniem się za to wszystko, co dla mnie zrobili. Pan Bóg tak kieruje moim życiem, że mogę z przekonaniem powiedzieć, że czuję się na swoim miejscu, czuję się spełniony, szczęśliwy. Naprawdę kocham to, co na co dzień robię. W byciu misjonarzem podoba mi się to, że spotykam mnóstwo wyzwań, wielu rzeczy się uczę, niektórych zupełnie od podstaw, od nowa, w kontakcie z ludźmi, w duszpasterstwie. To niesamowicie mnie rozwija. Poza tym mam takie głębokie przekonanie w sercu, że to jest właśnie moja droga do zbawienia. Moja i mam nadzieję też wielu osób, z którymi się spotykam, z którymi pracuję, którym służę, że to jest moje powołanie, aby ich prowadzić do zbawienia.